butter up. Koniec lat 70. obserwowałem to, co się działo w Polsce na scenie, powiedzmy sobie, bankietowo-dancingowo-klubowej, gdzie rządziło tak zwane disco. No, w telewizji wtedy było Bonnie M i ABBA, ale były też inne lepsze i gorsze zespoły. W każdym razie tak zwana złota młodzież polska w tym uczestniczyła. Było to coś, co mi się nie za bardzo podobało i jakoś nigdy w tym nie chciałem uczestniczyć. Dopiero kiedy pojawiła się inna rewolucja muzyczna, czyli hip-hop. Właśnie nie wiem, skąd to się to wzięło, że chciałem te płyty, które mam, ludziom też puszczać. Nie znałem wtedy hip-hopowego etosu DJ-skiego, nawet nie wiedziałem, że to się stąd wzięło. Po prostu miałem wtedy pierwszy kompakt, to był rok 91, trochę płyt kompaktowych, trochę kaset. I z kolegą padliśmy na pomysł, żeby zrobić taką imprezę. 91 rok, nazywał się Rapoteka w studenckim klubie Studnia, na wakacjach. Mieliśmy kompakt, magnetofon kasetowy. W tak zwanym międzyczasie byłem w Londynie, także przyniosłem parę płyt winylowych i też na koniec puszczaliśmy z gramofonu starego typu Adam. Parę lat później we Wrocławiu zaczął się clubbing, to jest tak się jeszcze nie nazywało, ale pierwsze kluby zostały otwarte, w szczególności klub Kolor w roku 94. To gwiazdozbiór, który na pysk leci, bo nie świeci, a wizerunek śmieci, która gwiazda dzisiaj z nieba zleci. To jest miasto zaginionych dzieci. To gwiazdozbiór, który na pysk leci, bo nie świeci, a wizerunek śmieci, która gwiazda dzisiaj z nieba zleci. Mam kolegów ninja, grających płynnie, słucham ich nim czas. Po marszy z winy. W innym podziemnym klubie pod tym podium zacząłem puszczać płyty również, robiąc imprezy hip-hopowe. I tam jak dla mnie się zaczął hip-hop wrocławski, a raczej zaczął się ogniskować. Przychodzili tam różni ludzie, którzy są dzisiaj moimi kolegami, tak jak Tymon, Magiera, Laska, wielu, wielu innych. I wtedy to naprawdę odbierałem jako coś swego rodzaju dom kultury, bo ludzie przynosili płyty, które gdzieś zdobyli, sprowadzali z Ameryki. Nie było wtedy przegrywarek ani ściągania i każda płyta, którą ktoś przyniósł, to była naprawdę radość. Radosne były te imprezy. Na ulicy oplute deszczem kwaśnym, w celu niejasnym snują się tam tutaj. Aha. Zaplątani w toksyczne związki, wciągają w płuca toksyczne związki. Na ustach mają złoże cień wiązki i obowiązki wykonują. Wracając się w hip-hop, ciągnęło mnie do tego, żeby zobaczyć, jak to się robi, znaczy na gramofonach. Więc sobie te gramofony, robiłem to, ale bardzo nieregularnie. Właściwie nigdzie rezydentem ani kimś, kto gra regularnie na gramofonach, nie byłem. Trawa hobbystyczna. Martin Cichy, mój kolega z Kalpela, też prowadził imprezy jako DJ kompaktowy. Ale puszczał za dobrą muzykę i się nie przyjęło. A potem nasze DJ-owanie to miało bardzo dziwne drogi, bo nasz pierwszy miks wspólny jako Skalpel zrobiliśmy na komputerze, na programie Acid. To jest miks tej Virtual Cuts, który wysłaliśmy do Ninja i był puszczany w londyńskim radiu. Tricknology to się nazywał, Ninja Tune. Oni bardzo propagowali turntablizm, a nawet propagowali bardziej niż robili.
A my jak widzieliśmy te okładki, kolaże gramofonów, to chcieliśmy coś takiego odtworzyć. Coś, co było w naszej głowie. Wydawało nam się, że oni robią. I zaczęliśmy robić sety na 4 gramofony. No i była trasa z Wadimem po Polsce, a finałem tego był w 2004 roku z MTV Tour dookoła Europy, gdzie graliśmy te 4-gramofonowe sety jeszcze z DJ-em, który do tego dokładał obraz. Nic nie widzę. A, są ludzie! Można te światła wyłączyć dwa z przodu? DJ-owanie nas satysfakcjonuje jako zespołu Scalpel. Ludzie chcą naszej muzyki, my ją chcemy im dać. Także od tego odeszliśmy. A dla mnie to wciąż jest hobby. Dziś lubię sobie pograć. Bardzo dawno tego nie robiłem. Ostatnio, dwa, trzy tygodnie temu grałem na imprezie karnawałowej set, powiedzmy, disco z klasycznym, cały z siódemek. A dzisiaj nie wiedziałem, co się w ogóle wydarzy w tym miejscu i czego się spodziewać. Po śniadaniu przy kolacji, potem trzeba iść spać. Między dawką faktów, a pogodą ze szkła. W głośniku, w eterze powtarzany banał. Pozytyw z tej imprezy, to też tutaj moi koledzy przyszli z hip-hopowych czasów, Tymon, Rosja, Siny i znowu razem zagraliśmy i naprawdę fajnie się poczułem, także nie żałuję, że to się odbyło. Policja ciągle pada, tyle słów na nic, zaczynam się zastanawiać, czy to nie koniec świata, potop jakiś. Przyniosłem z piwnicy zielone gumiaki, wiesz, ostatnio w mojej okolicy ciągle pada. Tyle słów na nic, zaczynam się zastanawiać, czy to nie koniec świata, potop jakiś. Przyniosłem z piwnicy zielone gumiaki, widzisz, ostatnio w mojej okolicy ciągle pada. Tyle słów na nic, zaczynam się zastanawiać, czy to nie koniec świata, potop jakiś. Więc jestem tu.